Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie w kolejnym odcinku programu Bez Nazwy. Dzisiaj będę miał dla was coś fajnego. Mimo, że to nie będzie taka klasyczna relacja ze szlaku, to myślę, że się wam spodoba. Dzisiaj wybierzemy się w Tatry i pokażę wam kilka łatwych, krótkich, ale też widokowych szlaków. Czyli w skrócie mówiąc, raczej nie grozi wam śmierć z wycieńczenia, ale przy okazji zobaczycie coś więcej niż tylko drzewa. Oczywiście to mój subiektywny wybór. Wiadomo, że kto wysportowany, ten raczej po tych szlakach po prostu przemknie. Natomiast jeśli na co dzień prowadzicie tryb życia, nazwijmy to mocno leżący, to pewnie możecie w niektórych miejscach marudzić. Natomiast musicie wytrzymać, ponieważ w górach jest naprawdę pięknie. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z górami, to przypominam, że jeden z poprzednich filmów, podlinkuję tutaj, dotyczył planowania górskich wycieczek, więc możecie tam zaglądnąć. A teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Zestawienie otworzyć mógł tylko jeden szczyt i jest to Nosal. Jest to bardzo popularny, ale też zaskakująco widokowy cel wycieczek. Niezaprzeczalnym plusem tego miejsca jest też to, że na szczyt jest po prostu blisko. Na wycieczkę można wyruszyć bezpośrednio z Zakopanego, a dotarcie na wierzchołek to kwestia zapewne godziny. Najlepszym rozwiązaniem na wędrówkę jest w mojej opinii krótka pętelka, w której wchodzimy od strony Kuźnic przez Nosalową Przełęcz, a następnie schodzimy w kierunku Zapory na Bystrej. Mimo, że szlak jest raczej prosty, to uwaga, prowadzi w górach, jak wszystkie na liście. Pojawiają się tam niekiedy strome miejsca i śliskie kamienie, które zwłaszcza w przypadku złej pogody mogą pozbawić was kilku zębów. Ostatnia uwaga. Jego zachodnie ściany opadają praktycznie pionowo, więc jeżeli wybieracie się tam z dziećmi, to zwróćcie na nie szczególną uwagę. Chyba, że macie ich już dość. Rusinowa Polana, czyli relaks, owieczki, oscypki i rewelacyjne widoki. Jesteś ciekaw, jak wygląda najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat? Świetnie się składa, bo Gerlach jest z tego miejsca doskonale widoczny. Do panoramy dorzućmy też Mięguszowieckie Szczyty, Rysy, Wysoką, Lodowy Szczyt, Baranie Rogi, a dostaniesz pocztówkowy wręcz krajobraz. I nie szkodzi, jeśli te nazwy absolutnie nic ci nie mówią. No i pewnie pomyślisz, że skoro jest tak ładnie, to trzeba iść godzinami. Otóż nie. Żadnych lęków wysokości czy niekończących się podejść. Z najpopularniejszego parkingu na Palenicy Białczańskiej to tylko niecała godzina marszu. Na start szlaku można też wybrać Wierch Poroniec, mój osobisty faworyt, ale szlak prowadzący przez Dolinę Filipka też uchodzi za popularną opcję. Jeśli będziecie już na miejscu, warto podejść kawałek w stronę Sanktuarium na Wiktorówkach. Gęsia Szyja, czyli miejsce, w które warto się udać po tym, jak już nacieszyliście oczy widokami na Rusinowej Polanie. Nazwa szczytu pochodzi ponoć od, nie zgadniecie, gęsiej szyi. Jednak jak do tej pory nie potrafiłem się doszukać takiego kształtu. Wystarczy wykrzesać z siebie dodatkowe pokłady sił na pokonanie setek, a według niektórych tysięcy schodów, by mniej więcej po godzinie stanąć na wierzchołku. Szczerze mówiąc, to jest to jedno z moich ulubionych miejsc na tej liście, a kiedy byłem tam pierwszy raz, to nie mogłem uwierzyć, że z tak niepozornego szczytu można zobaczyć tak wiele. Wierzchołek jest skalisty, całkiem rozległy, a od południa obrywa się dosyć stromą ścianą. Warto uważać. Nazwa nieco na wyrost, bo żaden to gigant, ale panorama jest naprawdę ciekawa. Wejście na szczyt nie stwarza problemów, bo to zwykła ścieżka przez las. Przy czym znów zaznaczam, że górskie dróżki nie przypominają deptaków i trochę po tych głazach trzeba jednak pochodzić. Zwłaszcza w podszczytowym fragmencie. Na szczyt można wejść z toporowej cyrchli, a zejść przez Dolinę Olczyską, jeżeli lubisz urozmaicać sobie wycieczki. W mojej opinii to właśnie ten drugi wariant jest nieco ciekawszy. Będąc w okolicy, koniecznie trzeba podejść na Polanę Kopieniec, bo to nie tylko urokliwe miejsce, ale jak wieść niesie, wiosną kwitną tam krokusy. Żeby dostać się na Sarnią Skałę, skąd świetnie widać północną, okazałą ścianę Giewontu, trzeba wykrzesać z siebie odrobinę więcej sił niż choćby w drodze na Nosal. Istnieją dwa warianty prowadzące do celu. Przez Dolinę Białego oraz przez Dolinę Strążycką. I po raz kolejny zachęcam, by jednym z nich wchodzić, a drugim schodzić. W ten sposób za jednym zamachem można poznać też trochę większy wycinek Tatr. Trasa jest banalna mniej więcej do połowy wędrówki.
Później podejście może niektórych zmęczyć, zwłaszcza na trasie od Polany Strążyckiej, bo ta uchodzi za bardziej stromą. Chociaż to dalej nic strasznego. Trochę kamieni i wystających korzeni. Na Polanie Strążyckiej okresowo działa bufet, ale zanim się tam rozsiądziecie, podejście może jeszcze w kierunku wodospadu Siklawica. To raptem kilkanaście minut marszu. Niespodzianka na liście, bo chyba rzadko stanowi cel sam w sobie. Częściej polanę tę mija się po prostu przy okazji dłuższych wędrówek. Postanowiłem jednak ją tu umieścić, bo spełnia określone warunki. Nie trudno tam dojść i jest względnie widokowo. Żeby się tam znaleźć, wystarczy maszerować przez jakąś godzinę. Szlak jest łatwy, wznosi się nieznacznie, a obok szumi potok, co gwarantuje przyjemne spacerowanie. A co czeka na samej polanie? Przede wszystkim przestrzeń oraz widoki na nieco schowany Giewont, a także okazałą wielką turnię małołącką. Może niewiele, ale przyjemniej pije się kawę w takich okolicznościach przyrody. Mocna pozycja na tej liście. Może nie do końca dorównuje innym pod względem widoków, w końcu to dolina, ale miejsce to nadaje się znakomicie na rodzinny spacer. Ponadto w tej kościeliskiej czeka masa atrakcji. Najpierw można ją po prostu przejść. To powinno zająć jakieś 2 godziny, po praktycznie płaskim, prostym szlaku. Im dalej zajdziecie, tym ciekawsze widoki zobaczycie. Sporo tu stromych ścian, urokliwych mostków, czy wysokich szczytów w oddali. Na hali Ornak znajduje się schronisko, gdzie można odpocząć przed drogą powrotną lub przed krótką wycieczką nad Smreczyński Staw. Tam trzeba już trochę podejść, ale można się uwinąć w ciągu 30 minut. Co dalej? Ano choćby wizyta w wąwozie Kraków, tamtejszych jaskiniach, czy na kolejnej pozycji na liście. Spodobał Ci się spacer przez Dolinę Kościeliską? Polana na stołach, zwana też czasami halą stoły, jest dla Ciebie. To jedno z tych ciekawych miejsc, w które możesz trafić, kiedy porzucisz główny szlak przez dolinę i odbijesz na leśną, krętą ścieżkę. Wycieczka dzieli się mniej więcej na 2 etapy. Ten łatwy, po płaskim, i ten trudniejszy, pod górkę. Bez obaw, bo jakoś ekstremalnie trudno nie jest, ale ten niemal 500 metrów w pionie trzeba pokonać. W nagrodę można obejrzeć zabytkowe szałasy pasterskie, a także całkiem przyjemną panoramę. Oczywiście warto zrobić sobie tam dłuższą przerwę, bo to całkiem klimatyczne i łatwo dostępne miejsce. No, a przy tym powinno być odrobinę ciszej niż na głównym szlaku. Giewont, Kasprowy Wierch i Morskie Oko. Święta turystyczna trójca, którą każdy chce odwiedzić. Wiem, że natura człowieka każe mu odkrywać nieodkryte i że warto choćby raz odwiedzić to miejsce, by wyrobić sobie własną opinię. Morskie Oko, a zwłaszcza jego otoczenie, jest piękne. Padające ściany mięguszowieckich szczytów robią kolosalne wrażenie, a jeśli znajdziecie się tam wcześnie rano, w samotności, to pewnie poczujecie jedność z naturą. Jedność tę można umacniać też schroniskowym piwem. Tylko coś za coś. Droga prowadząca tam jest obrzydliwie wręcz nudna. A jeśli wybierzecie się nieopatrznie w sezonie, jakoś przed południem, to poznacie nowe znaczenie słowa tłum. Mimo wszystko płaska droga, dla niektórych pewnie jedyna szansa, by choćby kawałek tych gór zobaczyć, więc mimo że nie przepadam za samą trasą, to docelowe miejsce naprawdę potrafi zachwycić. Łatwy szlak, który śmiało może rywalizować z tym, który prowadzi nad Morskie Oko. Bite 7 km w jedną stronę, a po drodze bardzo skąpe widoki. Dlaczego więc znalazł się na liście? Ano dlatego, że poczułem wewnętrzną presję i chciałem oszczędzić sobie pytań, treści: a gdzie Chochołowska? No jest. Trasa nie jest zbyt ciekawa i dopiero przed samą Polaną Chochołowską robi się klimatycznie i widokowo. Jest względnie płasko, z okazjonalnymi, krótkimi podejściami. Trasa jest jednak długa. By dojść na Polanę, będziecie potrzebować ponad 2 godzin. Natomiast sama Polana naprawdę mi się podoba. Gdyby istniał tylko jakiś teleport, pewnie bywałbym tam częściej. Nie sposób też zapomnieć o krokusowym szaleństwie, które odbywa się tam co roku, mniej więcej początkiem kwietnia. Jest pięknie, ale niesamowicie tłoczno. Niektórzy twierdzą, że to najpiękniejsza polska Dolina Tatrzańska. Oczywiście można się spierać, ale nie bez powodu widok hali gąsienicowej znajdziecie w przewodnikach czy na pocztówkach. Widokowo to chyba jeden z mocniejszych punktów tej listy. Owszem, panorama z gęsiej szyi jest pewnie obszerniejsza, ale to właśnie tutaj mamy poczucie, że znajdujemy się w sercu gór, a wysokie szczyty zdają się znajdować na wysiągnięcie ręki. Jak się pewnie domyślacie, nie ma nic za darmo. Dlatego jest to też najtrudniejsza z proponowanych wycieczek,
chociaż ciągle twierdzę, że praktycznie dla każdego. Najłatwiejszy szlak prowadzi z Brzezin, ale jest tak nudny, że publicznie Cię proszę, nie idź nim. No, może zimą, bo wtedy to najbezpieczniejszy wariant. Wybierz niebieski przez Boczań lub żółty przez Dolinę Jaworzynkę. Będzie trudniej, ale znacznie ładniej. Na hali znajduje się schronisko Murowaniec, możesz tam śmiało odpocząć, a jeżeli czujesz się na siłach, to podejdź nad czarny staw gąsienicowy. Droga ta nie przedstawia żadnych trudności, a kto wie, może widok kościelca zaintryguje Cię tak mocno, jak mnie ponad 10 lat temu. I jak? Macie już swoich faworytów na liście? Moim zdaniem to naprawdę fajne propozycje, kiedy zaczynacie swoją przygodę z górami, albo kiedy macie zakwasy po jakiejś trudniejszej wędrówce poprzedniego dnia, no albo jeżeli zabieracie ze sobą kogoś niedoświadczonego i chcecie mu w ogóle te góry pokazać. Niektóre miejsca to banał, ale przecież wszyscyśmy inni. Niektórzy po tych szlakach po prostu przemkną, inni będą potrzebowali trochę więcej czasu i jest to zupełnie normalne. Może warto tylko pamiętać o tym, żeby zachowywać rozsądek, sprawdzać prognozy pogody, zabierać ze sobą coś do picia. No i najważniejsza rada, zwłaszcza dla początkujących, pamiętajcie, że nocą nad morskim okiem robi się ciemno. Na żadnej z tych tras nie ma łańcuchów, u zdecydowanej większości z Was nie pojawi się też lęk wysokości, ale gdybym miał obstawiać jakiś szczyt, na którym szansa na to jest największa, to pewnie byłby to niepozorny Nosal. Więc tam zachowajcie szczególną uwagę. I to już tyle na dzisiaj. Pełna tekstowa wersja znajduje się na blogu. Zostawię link w opisie. A teraz jeszcze zachęcę Was do subskrybowania kanału. Uwaga! Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Do zobaczenia, cześć!